W Nowej Hucie nie mamy okazałych zamków. Jest kilka dworków. Niestety część z nich jest opuszczona lub zaniedbana. Mamy natomiast aż 6 fortów twierdzy Kraków i co najmniej kilkanaście innych obiektów wchodzących w jej skład. Twierdza Kraków, czyli Festung Krakau, to XIX-wieczna fortyfikacja austriacka, która została wybudowana wokół Krakowa. Powstała zaś na rozkaz cesarza Franciszka Józefa po odebraniu wolnemu miastu Kraków autonomii. 12 kwietnia 1850 roku cesarz podpisał rozkaz, a twierdza Kraków stała się ciałem. Twierdza Kraków kryje wiele tajemnic. Najciekawszą z nich jest tajemnica fortu 38, który pieszczotliwie nazwano Śmierdzącą Skałą. Ale co takiego zdarzyło się w forcie Śmierdząca Skała? W maju 1910 lub 1912 roku oficer Otto Miller wraz z oddziałem udał się do fortu 38, aby zluzować jego obsadę. Kiedy znaleźli się już pod bramą, okazało się, że jest ona zamknięta od środka. Nikt jednak nie sposobił się do tego, aby im otworzyć. W końcu jeden z żołnierzy wszedł do środka fortu przez uchylone okno. Po chwili żołnierz otworzył główną bramę, a na jego twarzy widać było ciężki szok, dlatego że w środku fortu nie było ani jednego żołnierza. Na stołach leżało jeszcze ciepłe jedzenie, ale cała załoga fortu rozpłynęła się w nicość. I tak właśnie wygląda legenda Fortu Skała. Czy jest ona prawdziwa? Tego prawdopodobnie nie dowiemy się już nigdy, ponieważ wszelkie dokumenty na ten temat po prostu zniknęły. Zostawmy jednak legendy i skoncentrujmy się na faktach. A te są takie, że zabieramy Was dzisiaj do Fortu Pancernego Pomocniczego 48A Mistrzejowice. Fort ten jest częścią twierdzy Kraków, a jego budowa rozpoczęła się w 1895 roku. Po I wojnie światowej fort pełnił funkcję magazynu. Po transformacji ustrojowej, która miała miejsce w 1989 roku, fort został zdewastowany i zaśmiecony jak wiele innych elementów twierdzy Kraków. Dziś jednak nadeszły dla niego lepsze dni i obiekt jest rewitalizowany przez Zarząd Budynków Komunalnych. Jego poprzedni stan widzicie właśnie na zdjęciach. Po mojej prawej i lewej stronie znajdowały się dwie pancerne wieżyczki, pod którymi mieściły się armaty M94 o kalibrze 8 cm, czyli bardzo potężne. Były to armaty szybkostrzelne. Tutaj mieściła się kopuła obserwacyjna, w której siedział oficer, który kierował ogniem. Była ona połączona siecią rur z tubami, z kopułami, w której mieściły się armaty M94. Stoję właśnie na ławce strzeleckiej. Stąd żołnierze piechoty prowadzili ostrzał do wrogich wojsk. Na tym fragmencie muru fortu mogło ich się znajdować 11. Skąd wiemy o tym, że było ich 11? Ponieważ to, co widzicie tutaj, to wnęki amunicyjne i jest ich właśnie 11. Oto tradycyjnie wypalana cegła, której koszt to około 6 zł,
która jest używana do rewitalizacji naszego bohatera, a jest nim... Fort 48A. Mistrzejowice był pierwszym fortem pancernym twierdzy Kraków. Jego rolą była obrona Doliny Dłubni oraz prawego międzypola fortu Batowice, który znajduje się całkiem niedaleko. Fort Mistrzejowice to mały fort pancerny, zbudowany według projektu Polaka Emila Gołogórskiego. Fort jest wpisany do rejestru zabytków i trwa właśnie tutaj rewitalizacja przeprowadzana przez Zarząd Budynków Komunalnych. Szczególnie bulwersujące jest to, że mimo że teren jest niedostępny dla odwiedzających, pojawiają się na nim, na jego świeżo odremontowanych częściach, graffiti. Prace remontowe w forcie Mistrzejowice rozpoczęły się w 2021 roku. Ich przewidywany koniec to rok 2023. Fundusze na ten cel pozyskano z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. O czym warto pamiętać? Jak widzicie, wnętrze fortu to totalny urbex. Muszę Was jednak ostrzec, że na czas remontu nie wolno przebywać na jego terenie. Ja nazywam się Tom Rolauer, a Wy oglądaliście Visit Nowa Huta. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. A ja już teraz zapraszam Was na nasz następny odcinek.